Kapitola, słuchaj, dawno ciebie nie było na salonach, polskich przynajmniej. Co u ciebie słychać? A co u ciebie słychać? U mnie wszystko dobrze. Kariera się kręci, a twoja kariera? A jak samopoczucie, jak zdrowie? Bardzo dobrze, a u ciebie? Też dobrze, dziękuję bardzo. Teraz, słuchaj, głównie żyję tym, że dostałam się na wymarzone studia, które zaczynam 7 października. I tyle u mnie. I cały czas robię muzykę. A co to za studia? Muzyczne dla odmiany. Wokal. Szkoła się nazywa LAMA, LA Music Academy, tam w Los Angeles. Ostatni taki okres, który ja pamiętam, to były twoje piosenki na płytę. Jeszcze pod troszeczkę też opieką Mai Sablewskiej. Tak, czyli... Co się wydarzyło od tej pory? Czyli ty mówisz o demo Mental Detox, które wrzuciłam jakiś czas temu na YouTube'a. Od tamtej pory piosenki trafiły do różnych ludzi i udało mi się poznać naprawdę kilku fajnych producentów, którzy zrozumieli moją wizję i moje podejście do życia i do muzyki. Chyba podobnie czujemy, podobnie myślimy, dlatego zaczęliśmy coś tam razem robić i nadal to jest ten sam etap tak naprawdę, bo przechodzę przez podobne sytuacje w życiu i cały czas się jeszcze uczę, dlatego cały czas potrzebuję tego mentalnego oczyszczenia. Więc pracujemy trochę na starych piosenkach, trochę też mamy takie jam sessions i piszemy coś nowego, ale generalnie ten etap się nie skończył i dalej go ciągnę. Jakby nie miałam łatwej drogi pod tytułem wydanie płyty, nie wiem, koncerty, klipy i tak dalej. Wszystko robię sama, totalnie sama. A teraz właśnie pojawili się ludzie, którzy chcą mi w tym pomóc, więc bardzo jestem wdzięczna, że może uda coś się dalej z tymi piosenkami zrobić. I te piosenki pamiętam i one się naprawdę podobały, bo były dobre, szczerze mówiąc. Tak. Dziękuję bardzo. I czy myślisz iść właśnie tą drogą w dalszym ciągu? Tak, nie zmieniłam koncepcji i nie poddałam się, mimo że jakby jest trochę pod górkę i są frustrujące dni. Są takie dni, że po prostu sobie myślę, jestem beznadziejna, nie udaje mi się, nie mogę wydać płyty w Polsce. To są też takie dni, kiedy wchodzę na YouTube'a i widzę, że jednak kilkadziesiąt tysięcy osób to obejrzało. Widzę i słyszę też jakby fajne opinie na ten temat i sama też jakoś tak podświadomie czuję, że to jestem ja. Jeżeli nie jestem od razu doceniona lub zrozumiana, no to jakby będę pracować dalej i się uczyć i rozwijać i iść taką drogą, która jest prawdziwa dla mnie. A dlaczego współpraca z Mają Sablewską nie wyszła? Nie wiem. Często w życiu wydarzają się takie rzeczy, których nie do końca jakby, które nie do końca są jasne, których nie rozumiemy. I tyle jakby Maja chyba znalazła inny sposób na siebie, czy nie wiem, czy już nie miała ochoty zajmować się muzyką. Nie wiem do końca jakby co się u niej wydarzyło. Czy tęsknisz trochę za czasami Blok 27? Tęsknię. Mimo że to nie jestem już ja do końca, to patrzę na bloga jak na takie stare zdjęcie i uśmiecham się i z taką sympatią na nie patrzę i mówię, kurczę, to były fajne czasy, to było fajne na tamten moment. Teraz mam niedługo już 21 lat i jestem na troszeczkę innym etapie, ale jakby nie ma czegoś takiego, że żałuję. Zupełnie nie. Jakby to mi bardzo dużo dało i to zbudowało mnie taką, jaką teraz jestem. Pozdrawiam wszystkich widzów programu To się nagrywa.